wychodzi na to, że Rosjanie uderzyli mając tylko 93, max 95 tysięcy tych batalionowych grupach bojowych. A Ukraińcy rozwinęli sobie armię, która miała 320-350 tysięcy, więc tak, więc tu już wiesz, to takie... Do ludzi. Takie, wiesz, Rosjanie sobie takie, wiesz, białe opaski z czerwoną gwiazdą zawiązali, krzyknęli banzai za Putinu i się rzucili. To wiesz, trochę tak wygląda. W tej chwili na Ukrainie dzieje się to samo, co się działo w Kambodży, w Serbii, znaczy w byłej Jugosławii, czyli tak naprawdę następuje skażenie minami. No i to będą dekady na uprzątnięcie pozostałości po armii rosyjskiej, tak? Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Witam Państwa i od razu przypominam, że współpracujemy z Fundacją Zarys, która, uwaga, robi naprawdę wspaniałą robotę, ekstra wysyła tiry ze sprzętem medycznym, naprawdę potrzebnym sprzętem medycznym na Ukrainę. Także brawo chłopaki i dziewczyny. Drodzy Państwo, dzisiaj odcinek, na który czekali wszyscy. Jarosław Wolski, ekspert niezależny, czołem. Dzień dobry Piotrze, dzień dobry Państwu. Dziękuję Ci, że przyjąłeś zaproszenie do naszego programu. Dzisiaj, drodzy Państwo, zobaczymy, co się dzieje na froncie. Porozmawiamy o wizycie Bidena i zastanowimy się w Warszawie i zastanowimy się, co będzie dalej. Zanim zadam Ci, Jarku, pierwsze pytanie, to jeszcze tradycyjna krótka prośba i podziękowanie do naszych widzów. Drodzy Państwo, wielkie dzięki za wsparcie. Kanał Historia Realna jest kanałem niezależnym i działamy tak prężnie jak teraz dzięki Państwa wsparciu. Możecie nas wspierać na Patronite albo na YouTubie. Wystarczy nacisnąć wesprzyj. I subskrybujcie kanał, bo to jest bardzo ważne. Lajkujcie filmy i komentujcie. Jarku, ja chciałem zapytać, jesteś optymistą i może powiesz nam, tchniesz trochę nadziei w nasze serca. Na pewno też widziałeś to, co zmroziło wszystkich w weekend, czyli wystąpienie generała Clarka amerykańskiego, który powiedział, że istnieje zagrożenie uderzenia nuklearnego, rosyjskiego uderzenia nuklearnego na Polskę. Bajka czy realna groźba? Znaczy, patrząc po tym, jak obrabiane są medialne wystąpienia byłych generałów, to jestem za tym, żeby byli generałowie mieli dożywotni zakaz wypowiadania się publicznego, a jak już to za zgodą. Oczywiście trochę wyolbrzymiam, natomiast w czym rzecz? Emerytowani generałowie mówią różne rzeczy. Czasami sensem, czasami niekoniecznie sensem, bo są pociągnięci w tym kierunku przez dziennikarzy. I niestety, ale wypowiedź generała Clarka została bardzo ładnie wyolbrzymiona, potem wylansowana medialnie. Tak samo jak nasze wypowiedzi generała Skrzypczaka dotyczące Kaliningradu. Tutaj niestety też okazało się, że wypowiedź, którą można troszeczkę inaczej zrozumieć, która miała inny kontekst, została po prostu obrobiona przez propagandę rosyjską tak, a nie inaczej, żeby podkreślić pewne rzeczy. Trzeba pamiętać o jednej sprawie. Rosja jest w tej chwili mocarstwem atomowym, które toczy wojnę. I oczywiście jest jakaś pełna paleta zagrożeń, jak najbardziej. Natomiast trzeba powiedzieć, że każde z tych zagrożeń ma jakieś określone prawdopodobieństwo, czy coś się wydarzy, czy się nie wydarzy. I szansa, że może nastąpić jakaś forma uderzenia nuklearnego na przykład na Polskę, to jest margines marginesu prawdopodobieństwa. To szanse na to są, powiedziałbym, że bliskie zeru albo prawie, że całkowicie zerowe. Oczywiście one mieszczą się na jakiejś skali prawdopodobieństwa, jak najbardziej, ale to trzeba mieć na uwadze, że to jest tak promile, setne promile, tysięczne po przecinku i to absolutnie nie traktowałbym tego jako bicie na alarm, nie traktowałbym tego jako realnego zagrożenia. Raczej bym to traktował jako bardzo ładne i eleganckie wyciągnięcie czegoś z kontekstu i potem medialne rozmuchanie z różnych przyczyn. No wiesz, ale my po prostu wielu ludzi się piekielnie przestraszyło. No słuchaj, to jest, jesteśmy tutaj, mieszkamy, tu są nasze dzieciaki, nasze rodziny. Generał Clark podał jako argument to, że Putin nie potrafi sobie poradzić ze względu na to, że po prostu dysponują bronią natowską Ukraińcy i to przy pomocy tej broni udaje im się powstrzymywać armię agresora. Broń idzie z Polski, w związku z tym na zasadzie takiej terapii szokowej mógłby Putin myśleć o tym, żeby przeciąć w ten sposób tą linię komunikacji i jednocześnie powiedzieć NATO, cofnijcie się, won, ja chcę tutaj to załatwić z Ukrainą jeden na jeden.
To nie nastąpi. Chciałbym zauważyć, że Polska jest objęta parasolem atomowym zarówno ze strony Stanów Zjednoczonych, jak i ze strony Francji, krajów NATO. Tak samo Brytyjczycy też mają broń atomową i wszystkie te trzy kraje bardzo jasno i bardzo konkretnie od samego początku wybuchu konfliktu podkreślają, że jakiekolwiek uderzenie na członków NATO nie będzie jednorazowym deeskalacyjnym uderzeniem jądrowym, tylko będzie początkiem wymiany ciosów. I te kraje bardzo mocno to podkreślają. Nie wydaje mi się, żeby Polska, na którym terytorium teraz przebywa ponad 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy, stanowiła cel łatwy dla Rosjan i cel, który nie wywołałby reperkusji, a przynajmniej symetrycznej odpowiedzi. I Rosjanie świetnie sobie zdają z tego sprawę. Tak samo Rosjanie świetnie zdają sobie sprawę z tego, że zarówno Amerykanie, jak i Francuzi mają środki do całkowicie symetrycznej odpowiedzi nuklearnej. A jeszcze osobną kwestią, już pomijając te kwestie gwarancji bezpieczeństwa ze strony NATO dla nas, jest to, że broni jądrowej zwykle nie używa się przeciwko miastom. Mamy taki obraz z Hiroshimy i Nagasaki, natomiast trzeba pamiętać o tym, że użycie taktycznej broni jądrowej przede wszystkim ma miejsce przeciwko celom militarnym. I nawet w kontekście Ukrainy jest to raczej rozważane w kontekście znowu jakiegoś strasznie mało prawdopodobnego scenariusza, ale związanego tylko i wyłącznie z użyciem przeciwko celom na polu walki, a nie przeciwko miastom, tak? To użycie przeciwko miastom to była doktryna z czasów zimnej wojny, tego wzajemnego, gwarantowanego zniszczenia, czyli kiedy supermocarstwa obrzucają się atomówkami, no i mamy koniec ludzkości taką, jaką znamy. A zupełnie inna tego logika jest w takim konflikcie i zupełnie jeszcze inna logika jest grożenia albo straszenia tą bronią jądrową Ukraińców. To, co widzimy u nas, jest to odprysk gruźb, które są tak naprawdę skierowane względem Ukrainy. Rozumiem, dobrze, czyli Polska jest objęta parasolem atomowym? Bo to nie tak, no to któryś... oczywiście, że tak. Kto... Oczywiście, to było wielokrotnie wyraźnie podkreślane. Tak samo wielokrotnie, zauważ nawet przemówienie Bidena przedwczoraj, tak? Tak naprawdę bardzo jasno i bardzo wyraźnie wybrzmiało, że każdy cal natowskiej ziemi pięść będzie broniona. I to też nie są słabe. Przemówienia prezydentów Stanów Zjednoczonych, one mogą być ogólnikowe, one mogą być pełne pięknych słów i odwołań, ale to jest bardzo, bardzo wyraźne ogłoszenie pewnych zamiarów, tak? Idzie nowa zimna wojna, będziemy w tej zimnej wojnie długo, musimy być twardzi, musimy wytrzymać, ale zauważ, że to było przemówienie konsolidacyjne wokół NATO, podkreślające rolę NATO i podkreślające to, że Stany Zjednoczone nie będą się wahały w obronie członków NATO. To było moim zdaniem, to było przemówienie, które miało przede wszystkim utwierdzić Polaków i państwa Europy Środkowo-Wschodniej, że mają Stany Zjednoczone, które nad nimi czuwają i że NATO wcale nie ma zamiaru odpuszczać, niezależnie od różnych głosów względem Rosji. Więc ja bym tutaj naprawdę spał spokojnie i myślę, że kwestie wypowiedzi różnych generałów, to mówię, to jest... Dobra. Jasne. Rzecz, którą możemy pominąć chyba w tej chwili. Okej, myślę, że wielu naszych widzów odetchnęło w tej chwili z ulgą, bo po prostu od kilku dni wielu ludzi do mnie pisze, że jest po prostu wstrząśniętych tym wszystkim, szczególnie tą wypowiedzią. Natomiast jak już jesteśmy przy mowie Bidena, to już ostatnia rzecz, którą chciałem z tobą poruszyć, zanim przejdziemy do zegara wolskiego, czyli sprawdzenia, co się dzieje na konkretnych odcinkach frontu ukraińsko-rosyjskiego, to mówisz, że to miało utwierdzić Polaków, to przemówienie, ale czy przypadkiem tym prawdziwym adresatem tego przemówienia nie był Putin? Znaczy, wiesz, to nigdy nie jest przemówienie ukierunkowane do jednej grupy osób, tak? Jeżeli to było przemówienie ukierunkowane do Putina, niekoniecznie, ponieważ stwierdzenie, że ten facet musi odejść, tak, musi zostać zmieniony, no to raczej można jednoznacznie odebrać. Raczej bym powiedział, że to było takie puszczenie oczka do Rosjan na zasadzie, że jeżeli Putin skończy tak jak Beria, to dogadamy się z wami, tak? I może mógł być koniec wojny. Natomiast w moim odczuciu, znaczy tego przemówienia nie słuchałem, potem sobie przeczytałem z niego stenogram, to mówię od razu, ale w moim odczuciu to przemówienie to było przemówienie wybitnie konsolidacyjne, podkreślające jedność NATO, podkreślającą rolę NATO i podkreślające to, że dużo się jeszcze wydarzy, następuje nowa zimna wojna, natomiast Stany nie zrezygnują z bycia, to ładnie powiedzieć, liderem i opiekunem państw Europy Środkowo-Wschodniej. Może tak to ujmę tu między wierszami i raczej bym to rozpatrywał w tym kierunku, tak? Czyli Stany Zjednoczone tutaj się rozgościły, są, będą i niezależnie co będziecie chcieli zrobić, my i tak będziemy i tak wam pomożemy. Więc trzymajcie się NATO i trzymajcie się tego kierunku, który obraliście ileś lat temu, tak? Ja bym tak to traktował, ale z drugiej strony zwróciłbym, Piotrze, uwagę na to, że to przemówienie bardzo mocno podkreślało też, że w związku z powyższym atak na kraj członkowski NATO będzie traktowany jako atak na całe NATO. I tutaj byliśmy bez wątpienia adresatem i my, i państwa bałtyckie, ponieważ niezależnie od tego, jak nam się wydaje, że nasza sytuacja jest nieciekawa, to trzeba pamiętać, że tak naprawdę
ten, kto ma przechlapane, to Bałtyki, tak? Litwa, Łotwa, Estonia. Tam jest dopiero problem. No tak, i zwróć uwagę, że no to jest właśnie to pytanie, gdyby tak nagle Putin zaczął obgryzać to na to od strony Łotwy. Łotwa, jakiś mały kraik, prawda, gdzieś nie wiadomo gdzie, trudno byłoby moim zdaniem, wiem, że pewnie masz w tej sprawie trochę inny pogląd, ale podjąć, wiesz, przywódcy gigantycznego mocarstwa, wejść w pełnoskalową wojnę z możliwością atomowej wymiany pocisków balistycznych w obronie, no właśnie, Łotwy. Amerykanów wie w ogóle, gdzie jest Łotwa? Mi się wydaje, że nie będą miały Stany Zjednoczone wyjścia. Zauważ, że tak naprawdę rola supermocarstwa nie tylko polega na tym, jakie ono ma zasoby i potencjał, ale też na tym, jaki jest powszechny odbiór w opinii międzynarodowej i innych państw tego mocarstwa. W momencie, w którym Stany Zjednoczone poddałyby się, pokazałyby, że ich gwarancje względem innego kraju członka NATO są nic nie warte, oznacza to całkowity rozpad sojuszu, oznacza to całkowity rozpad ładu, oznacza to całkowite w zasadzie zniszczenie gwarancji pewnego ustalonego ładu międzynarodowego w Europie Środkowo-Wschodniej i pewnej logiki działań NATO. Więc wydaje mi się, że tutaj dokładnie wszyscy zdają sobie sprawę, że nie będzie możliwe podważenie tych gwarancji nawet względem państw bałtyckich, ponieważ oznaczałoby to de facto zaprzestanie istnienia sojuszu. Tak. Jarku, i wiesz co? I to fajnie, bo naturalny sposób przejdziemy do zegara polskiego. Przypominam Państwu, ci, którzy po raz pierwszy nas oglądają, jeżeli są tacy widzowie historii realnej, no to przypominam, proszę sobie wyobrazić Ukrainę jako wielką tarczę zegara i powoli będziemy się razem z Jarosławem Wolskim przesuwali wskazówkami po tej tarczy i obmawiali kolejne odcinki. I tutaj od razu wprowadzamy godzinę 9:00. Mam na myśli Lwów i Łódzk, to znaczy były stolice województw II Rzeczypospolitej, Wołyńskiego i Lwowskiego, które, przynajmniej jeżeli chodzi o Lwów, w dniu właśnie wystąpienia Bidena zostały ostrzelane rakietami przez Rosjan. Mam tu na myśli Lwów. Czy uważasz, że to był zbieg okoliczności? Znaczy, i tak i nie. Znaczy, absolutnie zbiegiem okoliczności nie był atak na cele we Lwowie, tak? Ponieważ Lwów stanowi bardzo ważny ośrodek, zaplecze, w zasadzie głębokie zaplecze armii ukraińskiej w tej chwili. Tam były zbiorniki z paliwem, które zostały zaatakowane w ataku rakietowym. Tam przecież były zakłady remontowe techniki lotniczej, które zostały już częściowo zniszczone. Tam są jedne z dwóch w tej chwili w zasadzie ocalałych zakładów remontu sprzętu pancernego. Więc we Lwowie znajdują się bardzo istotne, wręcz krytyczne z punktu widzenia funkcjonowania armii ukraińskiej zakłady. I nie jest niczym zaskakującym, że one są rażone przez Rosjan, którzy już bardzo obecnie ostrożnie dawkują uzbrojenie precyzyjne, którym się powoli wyczerpuje. Więc nie jest niczym zaskakującym, że zostały zaatakowane zakłady we Lwowie. Natomiast czy miało to formę jakiegoś manifestu politycznego, czy miało to formę pokazania czegoś w relacji do pobytu prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce? Nie, moim zdaniem nie. Moim zdaniem ten cel był zaatakowany zaplanowane to było z dużym wyprzedzeniem i wydaje się, że akurat to było raczej obliczone na skuteczne porażenie tego celu, a nie na demonstrację czegoś. Co więcej, wydaje się, że raczej wizyta Bidena w Polsce mogła ułatwić porażenie tego celu, ponieważ prawdopodobnie ałaksy, które krążą nad Rzeszowem i nad Białystoczyzną, raczej były skupione na zapewnieniu bezpieczeństwa wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych niż na poszukiwaniu małych celów, które gdzieś tam przemykają przed Ukrainą, tak? Bo raczej to było pomyślane, jeżeli już mogę coś zasugerować, to wydaje mi się, że było to pomyślane raczej w tym kierunku, czyli że wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych stanowi duże obciążenie dla sił natowskich w Polsce w sensie zabezpieczania go. W związku z powyższym może właśnie łatwiej będzie przeprowadzić taki atak, a w zasadzie później Ukraińcy zostaną ostrzeżeni przez natowskie środki wykrywania, że atak ma miejsce. Więc raczej bym szedł tą logiką. Bo wiesz, po prostu z tego Rzeszowa do Lwowa jest rzut beretem. I no, może to też Rosjanie chcieli powiedzieć, popatrz, jesteśmy blisko, potrafimy razić blisko, a tak już abstrahując od wszystkiego, muszę powiedzieć, że coś mnie tak, wiesz, zakuło w sercu, kiedy usłyszałem, że Lwów jest bombardowany. Kocham Lwów, byłem w Lwowie mnóstwo razy, wspaniałe pamiątki Rzeczypospolitej Wielonarodowej. No po prostu myśl o tym, że oni mogliby to rozwalić, bo to jest jakieś w ogóle straszne.
No, we Lwowie na razie uzbrojeniem rakietowym, precyzyjnym rażone są cele militarne, w zasadzie tylko militarne. Oczywiście coś po drodze może spaść i nie trafić tam, gdzie powinno, tak? Ale Lwów w tej chwili to jest po prostu głębokie zaplecze armii ukraińskiej i bez zakładów we Lwowie, no czy inaczej, wystarczy zobaczyć, jakie cele Rosjanie rażą w tej chwili, tak? Ponieważ z Blicu robi się tak naprawdę długa, brudna wojna. I myślę, że jeżeli chodzi o jakąś, myślę, że nie ma szans na to, żeby Rosjanie zdobyli Lwów, tak? To raczej nie nastąpi. Całe szczęście. Tak. Godzina 11 proponuję. Białoruś, ponieważ tutaj mamy taką telenowelę, czyli chcemy wejść, ale boimy się. W tym momencie Białorusini, sytuacja w ogóle armii białoruskiej podobno jest taka, że następuje wymiana wszystkich oficerów starszych na Rosjan. Ponieważ okazuje się, że oficerowie białoruscy podeszli do tego bardzo zdroworozsądkowo, zaczęli brać L4, chorować, zaczęli odchodzić do cywila i okazało się, że ta armia tak może nie zbuntowała się, bo to by było duże słowo, ale zaczęła stosować bierny opór, czyli do czasu, do których mieli się przemieszczać gdzieś po stronie białoruskiej granicy, wszystko było w porządku. Natomiast jak usłyszeli, że może jednak będą musieli wejść na Ukrainę, no to w tym momencie zaczął się naprawdę bierny opór w postaci psujących się czołgów, psujących się pojazdów, oficerów, którzy nagle chorują. No i podobno sytuacja jest tak zła w armii białoruskiej, że zapadła decyzja o wymianie wszystkich oficerów starszych na Rosjan, albo prawie wszystkich. Problem polega na tym, że Rosjanie mają troszkę przetrzebioną kadrę oficerów starszych i ci, którzy trafiają na Białoruś w tej chwili, to generalnie orłami nie są. Więc mamy taką samonapędzającą się spiralę problemów, ale tak długo jak to się wszystko dzieje po białoruskiej stronie granicy, tak długo wszystko pracuje na rzecz Ukraińców, dla których fakt, że Białoruś jednak się nie zadecydowała o przystąpieniu do wojny, jest bardzo, bardzo, bardzo dobrą wiadomością. No pewnie tak, to jest rzeczywiście ten impas, że tak powiem. Trochę tak już kolejny raz rozmawiamy na ten temat, że na tej Białorusi nic się nie rusza i to jest wielka ulga dla strony ukraińskiej. Tym sposobem przechodzimy na godzinę 12, czyli na Kijów. I co to oznacza dla Kijowa, ten niewejście białoruskiej armii? No i w ogóle co tam się dzieje, bo słyszeliśmy o jakichś niesamowitych kontratakach ukraińskich i uwaga, zamknięciu części sił rosyjskich w kotle. A więc sytuacja się odwraca tam. No i teraz tak, z tym kotłem to tak trochę jak z dowcipem o rozdawaniu ład na Placu Czerwonym w Moskwie, tak? Że nie łady i rowery, nie rozdają i kranom i nie w Moskwie, a w Leningradzie. I tutaj też trochę wyszło, a mianowicie nie udało się finalnie zamknąć tych sił rosyjskich w kotle, natomiast cały ten kocioł jest już pod kontrolą artylerii ukraińskiej. I tu doszło do takiej sytuacji, jeżeli tę mapkę troszeczkę powiększymy, to można zobaczyć, że tak naprawdę wydarzyły się trzy rzeczy. Pierwszą jest to, że Ukraińcy kontratakują i wypychają od południa, starają się zmniejszyć ten worek, czyli starają się odblokować drogę Żytomierz-Kijów. Jeszcze im się to nie udało, ale już widać, że są na dobrej drodze. Trzeba też pamiętać o tym, że Rosjanie w całym tym worku przeszli do obrony. Oni się wgryźli w ziemię w tej chwili. Stworzyli umocnienia polowe, podzielili te siły, no i Ukraińcy wiedzą, że wyrzucenie stamtąd Rosjan to będzie operacja, która będzie ich kosztować dość dużo sprzętu i ludzi. I teraz zachodzi zawsze pytanie, czy gra jest warta świeczki, tak? Ponieważ żołnierze i sprzęt są na wagę złota dla Ukraińców. Natomiast nastąpił faktycznie atak ukraiński, kontratak. Ukraińcy próbowali przeciąć drogę Iwanki Dymer, ona jest na północy od tego worka, i powiedzmy faktycznie otoczyć te jednostki rosyjskie w kotle albo stworzyć taką sytuację, żeby one musiały zacząć uciekać z tego kotła pod groźbą odcięcia. To się niestety nie udało, ponieważ Rosjanie utrzymali szereg miejscowości wzdłuż tej drogi Iwanki Dymer. I wtedy Ukraińcy zmienili w ogóle oś natarcia w kierunku Borodzianki od północy i w tej chwili toczą się walki, w zasadzie Ukraińcy od zachodu ponad Borodzianką próbują dojść w stronę Hostomela i lotniska. Nie wiadomo, na ile im to wyjdzie, nie wiemy jeszcze, jaki będzie finalny efekt. Natomiast faktycznie Ukraińcy stworzyli sytuację taką, że jednostki rosyjskie już mocno zmęczone i wyczerpane w kotle znajdują się pod całkowitą kontrolą ognia artylerii ukraińskiej. I w tym momencie mamy sytuację taką, że Rosjanie będą mieli duży problem z dostarczaniem uzupełnienia, z nowymi dostawami, z paliwem, z amunicją, z żywnością. W związku z powyższym raczej to zgrupowanie zostanie zneutralizowane albo z kolei Rosjanie będą musieli przeprowadzić jakąś tam swoją lokalną ofensywę, żeby poprawić sytuację tego zgrupowania, które jest zamknięte w takim dość, znaczy może nie zamknięte, ale jest tak otoczone w takim już wyraźnym worku. Dobrze, ale czy to oznacza, że Kijów jest już, można powiedzieć,
bezpieczny, to znaczy szanse na zdobycie Kijowa? Od północnego zachodu? Moim zdaniem tak. Moim zdaniem od północnego zachodu tak. Rosjanie musieliby pchnąć w ten worek naprawdę bardzo duże siły, ja tych sił osobiście nie widzę, żeby spróbować przełamać impas, którym się znaleźli w tym miejscu. W zasadzie musiałaby tam trafić prawie cała armia białoruska, albo ona musiałaby uderzyć z innego pomocniczego kierunku, żeby jakoś nastąpiła deblokada tych sił worku. Natomiast wiesz, wszyscy skupiali się, okazuje, nie na tym, na czym powinni, ponieważ wszyscy tak patrzyli na ten worek na zachód od Kijowa, a tymczasem okazuje się, że Ukraińcy sprawili popisowe lanie Rosjanom na wschód od Kijowa. Ponieważ okazuje się, że tam w szeregu operacji zaczepnych, tutaj też mam nadzieję, że będzie mapa przez naszego operatora powiększona, okazuje się, że tak naprawdę ponad dwie brygady zmechanizowane ukraińskie przystąpiły do kontrataku i po pierwsze udało się odrzucić Rosjan na odległość ponad 40 km od Browarów, czyli od tej miejscowości na przedmieściach Kijowa, co jest już bardzo dobrą informacją, ponieważ Kijów w tej chwili jest niejako poza zasięgiem większości artylerii rosyjskiej. A po drugie, tylko jeszcze nie wiemy, jaki będzie finalny efekt tych walk, Ukraińcy dążą do odblokowania drogi między Kijowem a Czernichowem. A dlaczego dążą do odblokowania? I prawdopodobnie im się udało tą drogę w większości odblokować, tak? Więc a dlaczego to było istotne? Ponieważ nasze prawdziwe cyborgi i Spartanie z Termopil, czyli brygada pancerna w Czernichowie, no już ponad miesiąc tego Czernichowa broni. Jest to coś kompletnie niesamowitego, że to jest duże miasto, to jest inna sprawa. Miasto, które jest położone w terenie dogodnym do obrony. Rosjanie na początku w ogóle nie planowali tego miasta zdobywać, natomiast faktycznie ostatnie wiadomości czernichowskie wyglądają tak, że batalionowa grupa bojowa Rosjan próbowała okrążyć Czernichow. No i skutek był tego taki, że jak doszli na południowy wschód od Czernichowa, to zostali prawie całkowicie zniszczeni przez wypad sił ukraińskich z Czernichowa i jakąś jedną batalionową grupę bojową, która się znalazła na południe od nich. Musieli się panicznie wycofać. Więc tam ma miejsce szereg takich niesamowitych zwrotów akcji, ale zwróciłbym uwagę na to, że ta brygada musi już być zmęczona po ponad miesiącu walk. Już będzie ponad miesiąc walk. W związku z powyższym muszą być dostarczone uzupełnienia, luzowania, więc bardzo ważne jest to przebicie drogi z Kijowa do Czernichowa. No i pytanie, czy to się uda, czy się nie uda. Natomiast jeżeli historycy będą opisywać ten konflikt, to kwestia tego, co się działo w Czernichowie, pod pewnym względem może być ważniejsza od tego, co się działo na lotnisku w Hostomelu. Moje wrażenie, że te siły, które były na północny wschód od Kijowa blokowane, prawdopodobnie były dużo większe, niż nam się to wydaje. No tak, Rosjanie tam biją głową w mur. Myślę, że jak powstaną filmy, kiedy skończy się już ta wojna o rzeczywiście bohaterskich obrońcach Ukrainy, to będą się rozgrywały właśnie tam. To co, teraz Błagam, byłem, by tego Netflix nie kręcił. Nie? A nie jesteś fanem Netflixa? Nie. Nie tych adaptacji. Może tak, kontrowersyjnych. Okay. Dobrze, to co, Sumy? Teraz pójdziemy do Sum? Tak, Sumy i okolica. I tu znowu trzeba pamiętać, bo teraz tak, niektórzy odczytują mapki właśnie swego czasu, w zasadzie już pół miesiąca temu, poszła taka prośba ze strony kolegów osyntowców amerykańskich, żeby nie zakreskowywać niby całego terytorium okupowanego przez Rosjan, przez które Rosjanie przechodzą, bo to jest nieprawda. Rosjanie tak naprawdę na tych trasach, osiach swojego natarcia trzymają tylko główne arterie, którymi dostarczają zaopatrzenie, a tak naprawdę po całej reszcie terenu hasają Ukraińcy jak chcą i robią w zasadzie co chcą. I w związku z tym mapki, które na przykład na początku konfliktu pokazywały jakieś tam linie frontu, że tyle i tyle Ukrainy są zajęte, po pierwsze mają mało wspólnego z rzeczywistością, a po drugie one tworzyły taką niechcący prorosyjską narrację. Dlatego ja takimi strzałkami zaznaczam trochę nie do końca zgodnie z oznaczeniami natowskimi, no ale powiedzmy takimi małymi czerwonymi strzałkami zaznaczam drogi poruszającego się zaopatrzenia. Ale żeby był jasno zrozumiany, tylko i wyłącznie te drogi, gdzie są te strzałki, są trzymane tak naprawdę przez Rosjan. No i okazało się, że Ukraińcy, kiedy Rosjanie tak naprawdę musieli na chwilkę, o czym zaraz powiem, stworzyć sobie pauzę operacyjną, Ukraińcy zajęli Trościniec, tak naprawdę podeszli znowu do Sum. No tutaj sytuacja jest dla Ukraińców w tym pasie bardzo korzystna. Przy czym wynika to głównie z tego, że Rosjanie mają za mało żołnierzy na za duży teren. Tak, oni tam zdecydowanie mają za mało sprzętu, ale do tego też przejdę do podsumowania, ponieważ mam już kilka takich bardzo ważnych konkluzji, więc po tej godzinie powiedzmy 6 będzie można o nich powiedzieć.
Okej, tylko wiesz co, zanim przejdziemy dalej, to jeszcze zostańmy przy Sumach, dobrze? Bo nie chcę pędzić dalej w stronę Donbasu, czyli na godzinę powiedzmy trzecią, bo jeszcze te Sumy, no dowiedziałem się, no po prostu niesamowita historia. Tam walczyła jakaś dywizja pancerna, absolutnie elitarna rosyjska i według tego, co można się było dowiedzieć, ona została po prostu unicestwiona. Takich słów użyto, to znaczy to jest jakiś pogrom pancernych wojsk rosyjskich tam. Oni jakimś tam młotem pneumatycznym się przejechali po tych rosyjskich czołgach, czy też może to jest przesada i trochę propaganda sukcesu strony ukraińskiej? Moim zdaniem to jest przesada. Tutaj ilość wraków i ilość rozbitych pojazdów absolutnie nie wskazuje na to, żeby w Sumach mieli Rosjanie stracić dywizję pancerną. Prawdopodobnie stracili jedną batalionową grupę bojową, owszem. Wiadomo, że gdzieś mniej więcej poniżej Sum jest jedna albo dwie pułkowe taktyczne grupy bojowe rosyjskie, które tam po prostu utknęły, ale określenie, że zostały zniszczone, myślę, że jest bardzo, bardzo nad wyraz. Rozumiem. To przy okazji chciałem zapytać cię na twoim profilu na Twitterze, który polecam państwu, żebyście państwo śledzili. Jest tam dużo takich bardzo fachowych analiz dotyczących szczegółów też tej wojny. Pokazałeś kilka takich pancerzy, właśnie chyba z tych okolic rosyjskich, podziurawionych jak ser szwajcarski. Mam na myśli tu pancerze czołgów oczywiście. W jednym przypadku w ogóle cała wieżyczka odpadła. Czym się robi takie rzeczy? Czym się tak dziurawi te pancerze? Znaczy się tak, jeżeli chodzi o latającą wieżę, to jest przypadłość czołgów rodziny T-72, T-80, generalnie sowieckich czołgów, ponieważ one są wręcz wyładowane amunicją. Wiesz, jak te pojazdy tworzono w latach zimnej wojny, to je tworzono z założeniem takim, że czołg musi być możliwie mały, ponieważ jeżeli jest mały, to łatwiej go opancerzyć. Czyli im mniejsza jest kubatura przedziału załogi, którą musisz osłonić pancerzem, tym więcej tego pancerza przypada na jakąś jednostkę objętości. W związku z powyższym te czołgi rosyjskie były potwornie ciasne zawsze i tam zakładano, że siedzącemu załogantowi wystarczy mniej więcej 0,5 m3. Gdy w czołgach natowskich to było minimum 1,5 m3 na siedzącą osobę, tak? Więc tam są zupełnie inne przeliczniki. I efekt jest taki, że Sowieci zrobili czołg tak, że on jest nieduży, ale i one są bardzo skomplikowane. Czołgi sowieckie mają dużo więcej podzespołów i elementów niż czołgi natowskie. Ja wiem, że to się może wydawać dziwne, ale jak się policzy, ile jest części w T-34 albo T-64, to tam wychodzi ich zdecydowanie więcej niż w wozach natowskich. W związku z tym te czołgi są dość awaryjne, są z nimi pewne problemy i one mają taki problem, że o ile w wozach natowskich amunicja jest zwykle bardzo logicznie składowana, czyli w czołgach Abrams tylko w niszy wieży, tam jest jeszcze 6 sztuk w magazynie, ale też w pełni izolowanym, wydzielonym z przedziału silnika. W Leopardzie mamy obok kierowcy jeden duży magazyn amunicji, drugi jest odizolowany od załogi w niszy wieży. No i to jest jakieś logiczne umieszczenie. Natomiast Sowieci najpierw stworzyli czołgi, których wieża nie miała w ogóle składowanej amunicji, przynajmniej miała nie mieć, co było świetnym pomysłem, no bo super, w wieży nie masz amunicji, no to czołg jest bardziej odporny. Po czym bezpośrednio pod tymi wieżami zrobili karuzelowe automaty ładowania, czyli tam jest składowana amunicja, co też nie było złym pomysłem, bo ta karuzela wbrew pozorom jest niskim celem i trudnym celem. Trzeba się starać, żeby ją przypadkowo trafić nawet. Po czym Rosjanie przypomnieli sobie, że w sumie 22 sztuki albo 28 sztuk amunicji to jest zdecydowanie za mało w czołgu, bo w sumie taki mieli problem z czołgami ciężkimi IS-2 w czasie II wojny światowej. I wpadli na pomysł, wodujmy sobie drugie tyle amunicji w każdy możliwy kąt tego wozu. W związku z powyższym te czołgi rosyjskie są upakowane amunicją potwornie i w zasadzie każde przybicie pancerza niesie gigantyczną szansę, że trafi się na amunicję składowaną w tym czołgu, czego efektem jest spektakularna eksplozja i latająca wieża. A co się dzieje z ludźmi, którzy siedzą w tym czołgu wtedy? No, myślę, że czołgi rosyjskie są bardzo humanitarne, bo nawet nie czujesz, co cię zabija. Przy tej ilości, powiedzmy, przy tej ilości amunicji, którą są wyładowane, to naprawdę jest taka, że palą się żywcem, tak? Bo jeżeli następuje po prostu detonacja amunicji, to czołg cały wybucha, załoga ginie od razu. Natomiast jeżeli amunicja ulega nie wybuchowi, tylko deflagracji, czyli spalaniu wybuchowemu, no to po prostu się palą żywcem, tak? Natomiast w czołgach rosyjskich było jeszcze coś innego istotne. Rosjanie doktrynalnie zakładali, że czołg będzie musiał działać na atomowym polu walki i załoga czołgu musi być w stanie funkcjonować kilkanaście godzin, zanim dostanie ostrej choroby popromiennej. W związku z tym te czołgi dlatego miały automaty ładowania, ponieważ Rosjanom wyszło w szeregu testów, że pierwszym żołnierzem, który powiedzmy odpada, jest ładowniczy, ponieważ ładowniczy ciężko pracuje na polu walki i w związku z powyższym stwierdzono, że trzeba po prostu zastąpić ładowniczego automatem ładowania,
ponieważ ładowniczy w razie czego jako pierwszy nie jest w stanie z powodu zmożonej radiacji pracować. Czekaj, ale wiesz co, bo ty pędzisz, ale to trzeba ludziom wytłumaczyć i naszym widzom, bo to jest tak szokujące, że po prostu trudno w to uwierzyć. Czy ja dobrze zrozumiałem, że Rosjanie uważali, że te czołgi wjadą z czołgistami w środku w strefę skażoną po uderzeniach nuklearnych, tak, i zakładali, że pojadą tam kawałek, powalczą, a potem i tak wszyscy umrą, tak? Tak, oczywiście, że tak. To było, ale już wytłumaczę, ale w tym jest bardzo głęboka logika, jak się zastanowisz. Ponieważ wszyscy się zastanawiają, dlaczego czołgi sowieckie miały słabą osłonę burtka, dłuba i wieży. Czyli co się wydarzy, czyli dlaczego te czołgi nie miały, przynajmniej aż do lat 80. solidnie osłoniętych burt, tak? A nie miały dlatego, ponieważ Sowieci zakładali, że nie masz problemu z ręczną bronią przeciwpancerną piechoty i z wrogą piechotą, czyli natowską, jeżeli ona właśnie umiera na skutek ostrej choroby popromiennej. W związku z powyższym Rosjanie swoje czołgi zaprojektowali tak, że czołg od środka ma takiej grubości 4-5 cm wykładzinę antyradiacyjną. Były nawet dwa rodzaje wykładziny antyradiacyjnej. Podbój, czyli wewnętrzna wykładzina antyradiacyjna, i w latach 80. nadbój, czyli zewnętrzna. I to było tam litek boru i tam jeszcze jakieś inne rzeczy. Musiałbym sprawdzić, co dokładnie było w środku. Natomiast ta wykładzina była bardzo skuteczna. Ona naprawdę pięknie wychwytywała promieniowanie jonizujące. W związku z powyższym, i Rosjanie to zrobili celowo, ponieważ oni uznali, że jeżeli oni obrzucą, będą rzucać atomówkami na tym pasie natarcia pułku czy dywizji pancernej, no to tam wszystko zginie. Będzie taka radiacja, że wszyscy żołnierze natowscy poumierają albo zapadną na ostrą chorobę popromienną, a załogi czołgów, które siedzą w filtrowentylowanym pomieszczeniu, no bo tam jest wentylacja, które są w miarę osłonięte tym wykładzinami przeciwradiacyjnymi, będą w stanie po prostu przejechać przez ten pas wzmożonej radiacji, gdzie nic innego poza nimi nie będzie w stanie działać i będą w stanie kontynuować natarcie. Dlatego Rosjanie zakładali, że będą w stanie dojechać w kilka dni do Renu, no bo zakładali, że będą się poruszać w sumie po atomowej pustyni, tak? I z tego punktu widzenia brzmi to przerażająco, no ale taka była doktryna sowiecka aż do drugiej połowy lat 70. No tak, pod tą doktrynę były konstruowane te czołgi. Tak, ale ci czołgi. Dokładnie pod tą. Te czołgi i tak by w końcu umarli, chociaż. Znaczy, czas życia czołgisty był oceniany na maksymalnie 2 doby. No proszę. Coś szokującego. I pamiętajcie, drodzy Państwo, też, że oficjalnie Armia Czerwona miała wyzwalać spod kapitalistycznego ucisku kraje imperialistyczne zachodnie i klasę robotniczą niemiecką i francuską, a w rzeczywistości tam mieli wchodzić na pustynię, więc to pokazuje, jaka jest różnica między sowiecką teorią a praktyką. Słuchaj, idźmy dalej. Proponuję jeszcze, zanim pójdziemy do Donbasu, czyli na godzinę 3, zatrzymajmy się tak w połowie drogi i powiedz, co się dzieje w Charkowie. Znaczy tak, no w Charkowie w zasadzie sytuacja jest bez zmian, czyli Rosjanie mają za małe siły, żeby coś działać w tym Charkowie, a Ukraińcy z doskoku biją ich raz od wschodu, raz od zachodu. Tutaj też mam nadzieję, że mapka będzie powiększona, to będzie można ładnie zauważyć, że w zasadzie Ukraińcy mają jedną brygadę Gwardii Narodowej w Charkowie i w okolicy Charkowa mają 2 brygady zmechanizowane, a Rosjanie mają siły ewidentnie za małe, żeby sobie poradzić w jakikolwiek sposób z tym miastem. Charków jest odblokowany, do Charkowa docierają konwoje z zaopatrzeniem. Sytuacja tam oczywiście jest trudna, ale jak dociera zaopatrzenie dla cywilów w mieście, dla cywili, no to znaczy, że sytuacja jest już stabilna. Ale tam natomiast już nie ma bombardowań blokowisk, nie ma tej całego koszmaru, który widzieliśmy powiedzmy tydzień, 2 tygodnie temu? Możesz powtórzyć? Czy tam już Rosjanie nie bombardują blokowisk, nie ma tego koszmarnego kryzysu humanitarnego, który był jeszcze 10 dni temu powiedzmy? Nie, wydaje się, że nie ma nowych filmów. Znaczy inaczej, myślę, że gdyby był prowadzony ostrzał Charkowa, widać by było nowe filmy z ostrzału Charkowa. Wydaje się, że te wypady ukraińskich brygad naokoło miasta miały też w celu odsunięcie artylerii rosyjskiej z daleka od miasta. Natomiast no, są zdjęcia, które pokazują, że Rosjanie zaczęli minować narzutowo szereg miejscowości i dróg wokół Charkowa. I tam trafiają systemy minowania narzutowego z Rosji, czyli tak jak są wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe, tak Rosjanie mają takie wyrzutnie, które na odległość kilkunastu kilometrów stawiają pola minowe. Natomiast problem z Rosjanami polega na tym, że oni nie stawiają tylko min przeciwpiechotnych, przeciwczołgowych, ale stawiają też od razu miny przeciwpiechotne, tak? Więc w tej chwili na Ukrainie dzieje się to samo, co się działo w Kambodży, w Serbii, znaczy w byłej Jugosławii, czyli tak naprawdę następuje skażenie minami. No i to będą dekady na uprzątnięcie pozostałości po armii rosyjskiej, tak? Wiesz, muszę ci powiedzieć, że to, co powiedziałeś, jest dla mnie wstrząsające, bo pamiętam taką kampanię chyba UNICEF-u po tych wojnach, o których powiedziałeś, i symbolem tej kampanii było dziecko bez nogi. Po prostu dzieciaki po tym zakończeniu tych konfliktów chodziły po tych polach minowych i wszędzie zresztą te miny były i traciły po prostu nogi i ginęły. To jest straszne i straszna robota czeka Ukraińców, żeby to wszystko wydłubać. Pokazałeś zdjęcie takiego minowania narzutowego. To wygląda tak, że są takie jakby szafy jeżdżące, podnoszą się z ciężarówek i tak wygląda to jak katiusze, lecą takie rakiety. I rozumiem, że mina leci,
wgryza się w ziemię, ale nie wybucha, tak? I czeka na to, aż ktoś na nią nastąpi. Znaczy, bo to tego typu pola minowe, bo inaczej, bo generalnie miny, znaczy my też stosujemy miny stawiane narzutowo, na przykład krotony albo baobab, system w Wojsku Polskim, tylko to są miny przeciwpancerne. I te miny są ustawiane tak, że ona z dwóch stron ma zapalnik, ona sobie spada którąś stroną na grunt, ale niezależnie którą stroną spadnie na grunt, ona zadziała. I tak samo działają miny rosyjskie. I tylko tak, te miny są nastawiane tak, że na przykład po 100 godzinach albo po 200 godzinach albo po iluś tam dobach ulegają dezaktywacji. Czyli są już, można je po prostu pozbierać i nikomu nic się nie stanie. I tak działają systemy minowania natowskiego. Natomiast cały problem z Rosjanami polega na tym, że oni jak zawsze nie przejmują się jakimikolwiek konwencjami, nie przejmują się ludnością cywilną. W związku z powyższym oni, żeby saperom za łatwo nie było pozbierać tych min, to w międzyczasie zrzucają jeszcze miny przeciwpiechotne narzutowe. Więc to jest no niestety nie za dobra informacja. Izum. Czyli... Tak, coś co tak naprawdę w tej chwili toczą się tam najcięższe walki, ponieważ w Sewerodoniecku, na odcinku powiedzmy Doniecka i Gorłówki linia frontu prawie się nie posunęła do przodu, tam są minimalne ustępstwa ze strony Ukraińców. Sewerodonieck jest w zasadzie w worku, ale brygada, która broni Sewerodoniecka cały czas się trzyma. Natomiast bardzo niebezpieczna sytuacja jest na północy, w Izumie i tam w tej chwili jest skupiony cały wysiłek rosyjski, jest taka miejscowość Izum. I tam broni się cała brygada desantowo-szturmowa ukraińska, która tego miasta broniła. Ona potem już broniła południowej części tego miasta, tam został wysadzony most. No i Rosjanie w tej chwili próbowali obejść od wschodu to miasto, finalnie obeszli od zachodu i walki się już toczą poniżej Izuma. Natomiast problem polega na tym, że gdyby w tym miejscu obrona ukraińska puściła, znaczy została tak naprawdę przebita, no to zaszłoby ryzyko, że siły rosyjskie wyjdą na tyły tych wojsk ukraińskich broniących Donbasu. Przy czym mam wrażenie, że za tą linią obrony w razie czego Ukraińcy mają jeszcze jedną linię obrony, więc tutaj raczej nie będzie blitzkriegu ze strony Rosjan, no ale sytuacja jest tam poważna. Tak i dodajmy Jarku, że ta walka tutaj ma też bardzo ważny wymiar polityczny, to znaczy po tym, kiedy Rosji już wiemy, że się nie udało opanować ani Kijowa, ani Charkowa, ani, więc nie będzie ani opcji full, ani opcji NRD, o której mówiliśmy, no to co zdobędą pewnie tam w okolicach Donbasu i Ługańska, to będą próbowali potem na konferencji pokojowej zająć i włączyć do tych republik dwóch, o których mówisz bardzo często, więc tutaj ta walka dotyczy po prostu przyszłości terytorialnej, przyszłego kształtu Ukrainy pewnie. Zapewne tak. Natomiast jeżeli pójdziemy bardziej na południe, do Mariupola zaraz przejdę, ale teraz tak. Tutaj Rosjanie starają się dojść do drogi Zaporoże-Donieck, do drogi N15. Natomiast na razie Ukraińcy na tyle odrzucili, a właściwie ustabilizowali linię frontu, że nawet ta droga nie jest pokryta ogniem artylerii rosyjskiej. Więc tu jest sytuacja stabilna, ale no, trzeba pamiętać o tym, że w tym rejonie mają Rosjanie po pierwsze przewagę, a po drugie ma miejsce pauza operacyjna ze strony Rosjan, o czym zaraz powiem, Mariupol. No tutaj sytuacja jest już bardzo zła. Rosjanie tutaj próbują tak naprawdę ugrupowanie obrońców rozdzielić na dwa, a potem na trzy i potem każdą z tych wydzielonych części zlikwidować osobno. I tak naprawdę próbują przebić się, próbują rozciąć po prostu ugrupowanie obrońców na pół, a potem likwidować po kolei bronione dzielnice. No tutaj sytuacja nie jest dobra, tak? Są ciężkie walki miejskie, a przewaga w artylerii i w lotnictwie Rosjan jest na tyle duża, że no niestety obrońcy bronią coraz mniejszego terenu, coraz bardziej są izolowani i można przypuszczać, że do końca tego tygodnia Rosjanom uda się jednak podzielić obrońców na dwa albo trzy osobne ugrupowania i potem będą regularnie owe likwidować. Sytuacja tej ludności cywilnej, która została w Mariupolu, jest fatalna, wręcz powiedziałbym tragiczna. Natomiast no, część faktycznie ludności zdołała korytarzami humanitarnymi albo pseudohumanitarnymi ujść z tego miasta. Natomiast no, tu sytuacja jest zła, a Rosjanie są wyjątkowo zdeterminowani, żeby zająć Mariupol, ponieważ to jest miejscowość, miasto, które im stoi kością w gardle na tym wybiciu korytarza z Krymu do Rostowa nad Donem, no bo ten korytarz Rosjanie już de facto wybili, przeżyli go. No i teraz ewidentne jest to, że muszą jeszcze tylko zdobyć Mariupol, żeby ten cel taki najmniejszy, który mogli sobie Rosjanie założyć, został zrealizowany. Tak, to jest natomiast... kluczowe. Tylko wiesz co, jeszcze zapytam cię o jedną rzecz, zanim pójdziemy dalej, bo jest jeszcze jeden ważny aspekt, to znaczy powiedziałeś o tych korytarzach humanitarnych, około 40 tysięcy ludzi wyszło i podobno gdzieś tam trafiło do Rosji, są traktowani de facto jako zakładnicy, ale pojawił się plan francuski,
plan prezydenta Macrona, to znaczy, żeby przeprowadzić jakąś drogą morską ewakuację, jakiś taki korytarz humanitarny od strony morskiej, czyli rozumiem, że Francuzi by podpłynęli i zrobili to, co kiedyś, kiedy armię Wrangla w 20 roku ewakuowali. Myślisz, że to jest realny pomysł, czy jakaś fantasmagoria? Bardzo się zaskoczy, jeżeli do czegoś takiego dojdzie. Wydaje się, że Rosjanie czują się na tyle mocni w tym rejonie, że oni będą chcieli to zrobić po swojemu, czyli tworzą pseudokorytarze humanitarne, mówię pseudokorytarze, a właściwie korytarze pseudohumanitarne może tak, ponieważ niestety taki korytarz humanitarny wyglądał u Rosjan tak, że każdy facet między 16 a 50 rokiem życia ma bardzo duże szanse trafić do obozu koncentracyjnego, czyli tak naprawdę są te tak zwane zaczystki, tak? Czyli obozy przejściowe, filtracyjne, ci ludzie są bici, torturowani. Nie mówię, że każdy, ale praktyka tego typu korytarzy pseudohumanitarnych i z Czeczenii i Syrii była taka, że za każdym razem każdy uchodzący mężczyzna w wieku powiedzmy poborowym jest traktowany jak żołnierz, były żołnierz albo potencjalny żołnierz, więc no tutaj moim zdaniem raczej do tego nie dojdzie, o czym mówisz. Dobrze, to jeszcze krótko, tylko skomentuj, jeżeli możesz, jednym czy dwoma słowami wypowiedź Macrona, który powiedział, że Biden nie powinien eskalować i nazywać Putina rzeźnikiem, bo to nieładnie i to może zrobić jakiś zły efekt dyplomatyczny. Znaczy tak, trzeba pamiętać o tym, że jest pewien rozdźwięk, jeżeli chodzi o partnerów natowskich na temat tego, jak zakończyć wojnę. Dla Stanów Zjednoczonych konflikt na Ukrainie to jest wymarzony proxy war. Oni w tej chwili wykrwawiają Rosjan, oni w tej chwili Rosjan redukują do poziomu takiego, że Rosjanie przez najbliższą dekadę nie będą w stanie stać się wartościowym partnerem dla Chin, że Rosjanie tak naprawdę nie będą w stanie marzyć o jakimś powrocie do neoimperialnych ciągłód, więc optyka amerykańska jest zupełnie inna niż optyka części partnerów natowskich. Natomiast kraje, powiedzmy, takie jak Niemcy i Francja zdają sobie też sprawę z tego, że jest jakaś cena pokoju i że z kimś ten pokój trzeba będzie wynegocjować. I stawianie przez Bidena wszystkiego na to, że wszystkiego na kartę taką, że Rosjanie sami sobie wymienią Putina, jest trochę ryzykowne. Tutaj raczej i Niemcy, i Francuzi są troszkę bardziej pragmatyczni i wychodzą z założenia, że nawet jeżeli ten Putin zostanie, to z kimś trzeba będzie ten pokój wynegocjować prędzej czy później. Ukraińcy będą musieli się jednak z kimś dogadać. No i jaki jest koń, każdy widzi. No tak, wiemy, że Putin jest zbrodniarzem. No to mówię, facet, który używał broni chemicznej w krajach NATO, no to mówimy o odwróciu Sergeja Skripala, no to zasługuje tak naprawdę na Norymbergę i potem na stryczek. Natomiast no, to, co innego, to co wiemy i co czujemy, a co innego jednak prowadzenie wielkiej polityki międzynarodowej. No i tutaj troszkę wydaje mi się, że optyka i francuska, i niemiecka jest uzasadniona, bo pokój może mieć swoją cenę. Nie wiemy, jakie będzie zakończenie tej wojny, a takie stawianie sprawy bardzo utrudnia późniejsze negocjacje pokojowe, ale znowu tutaj jest rozdźwięk, ponieważ Amerykanom zależy na tym, żeby możliwie źle się to skończyło dla Rosji, tak? Tak, ale to jest pasjonujące, co mówisz, bo my też o tym rozmawialiśmy wielokrotnie, to znaczy, że coś innego nam dyktuje serce, tak, a coś innego rozum. To znaczy, krótko mówiąc, my też byśmy chcieli, żeby tam się Rosjanie wykrwawiali jak najwięcej, że tak jak mówiłeś kiedyś, że z każdym rozbitym czołgiem jesteśmy bezpieczniejsi, no ale z drugiej strony mamy kryzys humanitarny, wojna się przelewa przez naszą granicę. I to stanowisko francuskie, chociaż to osobiście mógł Macron se darować te uwagi o tym rzeźniku, bo to już padło, natomiast być może rzeczywiście to jest bardziej pragmatyczne i nam powinno być bliżej do stanowiska kontynentalnego, ale oczywiście to jest Ale pamiętajmy też, że Macron rozmowy. W tej chwili szykuje się do potencjalnej reelekcji, a sytuacja wewnętrzna we Francji jest taka, że jego głównym konkurentem jest przecież polityk czy polityczka traktowana ze skrzydła takiego mocno prorosyjskiego. Więc też bym upatrywał to jako taką troszeczkę grę na potrzeby wewnętrzne. No, takie są wszystkie przywary demokracji, tak? Że politycy czasami gadają to, co im dyktują słupki i sondaży wyborczych, a nie to, co powinni byli powiedzieć. Tak, tak. Poza tym jeszcze zwróć uwagę, tam wszyscy się tych Francuzów czepiają, są jacy są, to nie ma co ukrywać, natomiast Sarkozy wynegocjował, co by nie patrzeć, tam jakieś sensowne zakończenie tej wojny w 2008 roku, prawda? Mam na myśli agresję na Gruzję, więc mają tradycję Francuzi w jakimś tutaj pośrednictwie. Trzymam kciuki, no już tak jak wielokrotnie mówiliśmy, trzeba kończyć. To co, idziemy dalej z naszym zegarem? Jarku, tak, gdzie i teraz? Oczywiście.
Ponieważ tutaj mamy kolejną taką miłą, radosną wiadomość, a mianowicie Cherson i Mikołajew. Tam Ukraińcy sprawili znowu popisowe lanie Rosjanom. I w zasadzie jeżeli chodzi o lotnisko pod Chersoniem, to już memy powstają, takie trochę insiderskie, branżowe, na zasadzie, że szósty raz, że to jest coś niesamowite. Bo tam w zasadzie Ukraińcy już dziesiąty raz ostrzelali to lotnisko i coś zniszczyli na nim Rosjanom. I to jest coś niesamowitego, bo wiesz, bo jakby to zniszczyli, raz ostrzelali. Okej, okay, drugi raz, okej, okay, trzeci raz, zniszczyli śmigłowce, no zdarza się, no błyskotliwa operacja. Czwarty raz, ukraińskie siły specjalne zniszczyły coś na tym lotnisku. No to głupi Rosjanie, no mogli zabezpieczyć. A po tym czwartym razie był piąty, szósty i siódmy, gdzie za każdym razem był oszczał tego lotniska i coś na nim rozwalali Rosjanom, już to jest coś niesamowitego. Natomiast faktycznie miała miejsce ofensywa, właściwie kontrofensywa ukraińska na tym odcinku od Mikołajewa. Tylko że ta ofensywa niekoniecznie szła na Cherson, tak jak wszyscy mówili, tylko ona raczej szła na północ od Chersonia, żeby próbować odciąć siły rosyjskie, które próbowały pójść w kierunku Zaporoża. To się udało i Rosjanie w tej chwili wycofują się do Chersonia. Cherson jest pod kontrolą ognia artylerii ukraińskiej, więc Rosjanom tam będzie już mocno ciężko. Wiadomo, że Rosjanie będą trzymali Cherson, będą trzymali Nową Kachowkę, no bo tam są przejścia przez Dniepr. Jedne to jest most, który niestety okazuje się, że nie został wysadzony, mimo że wszystkim się wydawało, że został, czyli tym Chersoniu, a drugi to jest tam w Nowej Kachowce. Natomiast tu sytuacja jest bardzo dobra dla Ukraińców i wygląda na to, że Ukraińcy w zasadzie zastopowali i wręcz zwinęli całe te powodzenie rosyjskie z pierwszych dwóch tygodni kampanii. Czyli ten odcinek już jest ustabilizowany. Natomiast w tym miejscu myślę, że mogę przejść do kilku generalnych konkluzji, które się nasuwają. Jarku, poczekaj, jeszcze jedno pytanie. Przepraszam cię bardzo, ale jeszcze nie odpuszczę tego, że internet, między innymi ty, bardzo szeroko komentował sukces na odcinku odeskim. Mam na myśli okręt klasy, ratuj mnie, aligator, nie jestem specjalistą, marynistą. Nie, to było w tym, to był port zupełnie w Berdańsku, to koło Mariupola, to zupełnie osobna strona. No dobrze, ale powiedz, co to za sukces? Morze Azowskie. Bo znaczy, Ukraińcy... to jest żywy dowód na to, że jak ktoś jest idiotą i nie trzyma informacji niejawnej, to traci i żołnierzy, i okręty, i sprzęt. Mianowicie chodziło, z tego co pamiętam, o Berdańsk. Czyli to jest taki port nad Morzem Azowskim, on jest położony powiedzmy kilkadziesiąt kilometrów od Mariupola. No i Rosjanie zdobyli ten Berdańsk też operacją taką desantową, jak szli na Mariupol. No i wszystko fajnie, to jest ważny port. Do tego portu zawijają regularnie rosyjskie statki desantowe, które przewożą sprzęt. No i ten port jest regularnie ostrzeliwany ukraińskimi rakietami balistycznymi krótkiego zasięgu, czyli operacyjno-taktycznymi Toczka. Rosjanie ustawili tam parasol obrony tak naprawdę przeciwrakietowej i przeciwlotniczej, i te rakiety ukraińskie strącają regularnie swoimi zestawami, bodajże S-300W. No i była taka sytuacja, że pojawiła się oczywiście rosyjska telewizja, że jak to w tym porcie w Berdańsku jest wyładowywany sprzęt wojskowy i zobaczcie, jak tam super idzie. No to potem Ukraińcy oczywiście ostrzelali od razu ten port toczkami, no bo wiesz, to się w live view pokazuje, gdzie są cele, tak? No to głupi by nie skorzystał. No ale Rosjanie część tych rakiet zestrzelili, natomiast potem nastąpiło coś ciekawego, ponieważ potem znowu telewizja rosyjska się pochwaliła w tym samym miejscu, pokazując te zestrzelone fragmenty rakiet ukraińskich. No i parę godzin później, czy kilkanaście godzin później wyleciał im w powietrze statek, tam jeden z tych transportowych z amunicją, z paliwem, drugi statek został uszkodzony, te statki panicznie zaczęły uciekać z portu. No i oficjalnie poszła informacja o ukraińskim ataku rakietowym, natomiast z kolegami przypuszczamy, że tam raczej doszło do działań ukraińskich sił specjalnych, które prawdopodobnie sobie po cichutku, tak, ponieważ na filmikach, bo okazuje się, że tam są dalej kamerki, które żyją, działają, i jakoś z momentu przed atakiem na ten port, znaczy przed tym, zanim ten statek zaczął wybuchać, nie widać w ogóle pracy rosyjskich systemów obrony przeciwrakietowej. A do tej pory były takie zdjęcia. No wiesz, coś w tym porcie wybuchło i teraz tak, albo któryś Rosjanin miał wspaniałe BHP przy pracy i nie wiem, tam trzymał fajkę w zębach, jak przykładowywał kontener z amunicją, nie bo da też się już u nich tak zdarzało. Albo okazuje się, że ukraińskie siły specjalne znowu miały duży sukces,
I tak naprawdę udało im się albo ten statek zaminować, albo podłożyć coś pod ten statek. Także on wyleciał w powietrze. No w każdym razie ukraińska marynarka wojenna, co też jest ciekawe, oficjalnie zapisała na swoje konto ten statek jako zniszczony. No a trzeba pamiętać, że ukraińska marynarka wojenna ma swoje oddziały specjalne, które tam płetwą ruchów bojowych, więc no tu jeszcze mogą być jakieś niespodzianki po wojnie. Może się okazać, że to jest bardzo skuteczna po prostu operacja sił specjalnych ukraińskich. Więc tutaj sam będę to śledził z zainteresowaniem, ponieważ okay. Berdyńsk to jest takie miejsce, gdzie się łączy przyjemne z pożytecznym. Czyli tak, Rosjanie znowu się zbłaźnili, czyli przyjemne, a pożyteczne, bo uczymy się czegoś ciekawego o konflikcie zbrojnym, czyli o tym, że nie wystarczy mieć super obronę przeciwrakietową wokół portu, bo trzeba jeszcze po pierwsze umieć jej używać, a po drugie zabezpieczyć sam port przed kimś, kto może się do niego wpłynąć i zrobić kuku, tak? Tak. To słynny, wiesz, ja to nawiązuję do tego, jak Anglicy dostawali baty od słynnych ludzi żab, czyli włoskich płetwonurków, którzy wpływali na takich torpedach jak na motorynkach do portów i tam w Aleksandrii, czy gdzieś wysadzali w powietrze okręty właśnie jego królewskiej mości floty. Dobrze, to co? Proszę cię teraz o tych kilka wniosków, bo mówiłeś, to mnie bardzo zaintrygowało, że masz jakieś przemyślenia po tych już ponad miesiącu, tak? No powiedzmy miesiącu. Przemyślenia są tak naprawdę... Znaczy tak, na wnioski oczywiście dalej będę przy tym obstawać w każdej możliwej dyskusji, że na wnioski przyjdzie czas dopiero grubo po konflikcie, kiedy pewne rzeczy będą policzalne i weryfikowalne. Natomiast na razie widać dwie rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że Rosjanie ewidentnie odpuścili kierunek kijowski i odpuścili wyjście z Chersonia w stronę Mikołajewa i Odessy. Że nie mają sił, żeby te dwie osie natarcia kontynuować. Co więcej, wydaje się, że oni nawet starają się część sił wycofywać z tych rejonów. Czyli widać, że absolutnie nie będą w stanie, oni już też wiedzą, że nie będą w stanie kontynuować próby zamknięcia Kijowa w pierścieniu okrążenia, ani nie będą w stanie kontynuować marszu na południu Ukrainy. I to widać. Natomiast widać też, że Rosjanie będą starali się zrealizować ten cel, powiedzmy, albo drugi, albo trzeci. Trzeci, czyli wybicie korytarza z Krymu do Rostowa, i to już zrealizowali w zasadzie. Jak zdobędą Mariupol, no to będzie niestety można na nich liście odfajkować, znaczy odznaczyć. Natomiast podejrzewam też, że Rosjanie będą próbowali zająć granice administracyjne obwodu donieckiego i ługańskiego oraz będą starali się zająć teren, powiedzmy, aż do granic Dnipro, Zaporoża i Połtawy. Nie wiem, czy będą mieli takie siły, żeby tego dokonać, ale wydaje się, że Rosjanie będą chcieli tą południowo-wschodnią część Ukrainy jednak zająć w całości dla siebie. Jedno. I prawdopodobnie nastąpi runda druga, czyli ja mam bardzo mocne przypuszczenia, że Rosjanie w tej chwili przegrupowują swoje siły, ściągają posiłki i że będą próbowali dokonać jeszcze jednej kontrofensywy i dopiero wynik tej kontrofensywy pozwoli usiąść do stołu rokowań. I teraz trzeba pamiętać o tym, że zaplanowanie kontrofensywy to nie jest coś szybkiego, ponieważ planowaniu na szczeblu armii albo kilku armii zajmuje około 10-14 dni. To jest czas, który jest potrzebny, żeby wykonać pewną pracę sztabową. Planowanie na szczeblu dywizji zajmuje między 4 a 5 dni. Znowu, to jest czas, który jest potrzebny na zaplanowanie pewnych działań. Planowanie na szczeblu brygady to jest do 48 godzin. I to jest ten czas, w którym te siły wydają się być bezwolne, które powiedzmy, że nie dzieje się nic ciekawego na froncie. Znaczy ciekawego, to brzmi strasznie tak, ale nie dzieje się nic nowego na froncie. I powiedzmy, że my w tej chwili widzimy coś takiego, czyli widzimy tą pauzę, w której Rosjanie na nowo definiują swoje cele, na nowo je planują, ściągają świeże siły, no i prawdopodobnie szacują, na co sobie mogą, myślę, że teraz już będą dobrze szacować Ukraińców, szacują po prostu, na co mogą sobie pozwolić. Natomiast chciałbym powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, bo policzyłem już pewne statystyki dotyczące tego, co można powiedzieć o stratach pancerno-zmechanizowanych w tym konflikcie. To jest bardzo ciekawe, ponieważ to nam pokazuje, że ten konflikt jest jednak bardziej klasyczny, niż nam się wydawało, ponieważ Rosjanie mieli zaangażowanych około 1200-1300 sztuk czołgów w tym konflikcie. To jest też bardzo istotne, ponieważ ukraiński sztab generalny 3 marca podał informację i to jest, dlaczego jest to istotne, ponieważ jest to w zasadzie jedyna oficjalna informacja Ukraińców na temat sił rosyjskich zaangażowanych, licząc batalionowe grupy bojowe. I oficjalnie Ukraińcy podali, że na ich ziemi znajduje się 117 batalionowych grup bojowych Rosjan, czyli a około 110 jest aktywnych w walce. To był czas, to było mniej więcej 25 dni temu, tak, od tego czasu nowe siły rosyjskie, nowe batalionowe grupy bojowe zostały dostarczone jako uzupełnienie, no ale powiedzmy, że mamy obraz na 3 marca, tak?
I wiedząc, ile taka batalionowa grupa bojowa ma czołgów, bojowych wozów piechoty, znaczy wiadomo, że są różne batalionowe grupy bojowe, no ale powiedzmy, że można to uśrednić. I licząc, ile taka grupa ma czołgów, możemy stwierdzić, że Rosjanie uderzyli na Ukraińców mając mniej więcej 1200-1300 czołgów. To jest bardzo duża liczba. I z kolei znając straty, ponieważ jest szereg stron, które liczą te straty, znowu nie wszystko jeszcze wiemy, tak? Ale obecnie możemy powiedzieć, że Rosjanie mają tak naprawdę zniszczonych około 320 do 350 czołgów, zniszczonych lub ciężko uszkodzonych. Ale jeżeli policzymy to w stosunku do liczby maszyn, którymi uderzyli, jest to aż 27% czołgów, czyli tyle już stracili. 27%, a to oznacza, a w wojsku straty powyżej 1/5, czyli 20% uważa się, że taka jednostka traci zdolności ofensywne. O. Tylko tu jest haczyk. Tu jest haczyk, Piotrze. No. Ponieważ te straty nie rozkładają się równo na wszystkie jednostki. Są jednostki rosyjskie, które poniosły tak ciężkie straty, że zostały w zasadzie unicestwione, a są jednostki rosyjskie, które jedyne straty, jakie miały, to straty marszowe, tak? Czyli zgubili po drodze kilkadziesiąt czołgów, no bo tyle im się zepsuło. I te straty ich mało dotknęły. Natomiast jeżeli chodzi o generalne liczenie liczby maszyn, strata 27% czołgów, z którymi Rosjanie zaczęli wojnę, pokazuje, że ten konflikt absolutnie nie idzie po ich myśli, że oni stracili pewne zdolności ofensywne, stąd ta pauza w tej chwili operacyjna. Natomiast żeby się tak do końca nie cieszyć, to Rosjanie mają w jednostkach armii kadrowej i w jej rozwinięciu, czyli ten pierwszy taki rzut, powiedzmy, pierwszy rzut rosyjski mają 4700 czołgów. Czyli stracili tylko 8% z tej liczby maszyn, więc uzupełnienia mają bez problemu. Natomiast jeszcze ciekawsze jest porównanie strat ukraińskich. To jest też ciekawe, ponieważ jeżeli policzymy sobie straty ukraińskie, Ukraińcy stracili bezpowrotnie tylko 80 czołgów, tylko. Natomiast jeżeli policzymy, że mniej więcej 1/3 więcej powinna być uszkodzona i zdolna do naprawy w późniejszym czasie, no to można uznać, że tak naprawdę Ukraińcy stracili jak na razie bezpowrotnie tylko 10% czołgów, natomiast powrotne straty, czyli takie, z których część pojazdu sobie wyremontują, to jest około 13%. To ciekawe. To są straty na tyle małe, że one nie stępiają zdolności ofensywnej armii ukraińskiej, czyli Ukraińcy zachowują możliwości ofensywne, oni będą w stanie wypierać Rosjan ze swojego terenu, będą w stanie atakować. Natomiast trzeba pamiętać, no, że z mniej więcej 830 czołgów, które mieli Ukraińcy w styczniu 2022 roku, no to jednak stracili około 105-110 sztuk, tak, jako straty powrotne i bezpowrotne. To nie są małe straty, to są straty odczuwalne dla nich. No ale jeżeli porównamy sobie stosunek strat czołgów ukraińskich do czołgów rosyjskich, no to okazuje się, że mniej więcej mamy 4-1, tak? No atakujący obrońca. To jest mocno klasyczny stosunek strat, mocno. Więc co masz na myśli, że klasyczny? W sensie atakujący obrońca, tak? Tak, że atakujący zawsze ponosi większe straty niż obrońca, ale tu nie mamy takiego przełomu, który by świadczył o tym, że jedna strona ma jakąś gigantyczną, potworną przewagę, a ta druga te czołgi traci masowo, no bo jak policzymy, no to jednak 4-1 to jest jakaś coś, co się mieści w logikach operacji z czasów II wojny światowej i potem szeregu innych konfliktów, tak? To jest coś, co świadczy, że walczą jednak dwie armie. Tak, to wiesz co, jeszcze jedna rzecz, jak już jesteśmy przy statystykach i próbuję podsumowania trochę tego i spojrzenia, kto co traci, to też ciekawe jest liczebność wojsk. Mówiłeś o tym w wywiadzie w Onecie, którego udzieliłeś Januszowi Szwertnerowi, że Rosjan jest dosyć mało paradoksalnie i Ukraińcy po zmobilizowaniu swojej armii mogą mieć teraz liczniejszą armię niż Rosjanie, albo przynajmniej równą, tak? Znaczy tak dokładnie, to tam mnie zaskoczyły dwie rzeczy. Pierwsza jest to, jak bardzo mało mieli żołnierzy w batalionowych grupach bojowych, które uderzyły na Ukrainę. Ponieważ jeżeli ten komunikat ukraiński jest prawdziwy, a nie mamy powodów, żeby podważyć ten konkretny komunikat, czyli o tych 110 batalionowych grupach bojowych, wiemy, że jedna taka grupa ma około 800 żołnierzy, zakładając, że ma pełne stany. Nie wiemy, czy one miały pełne stany, to tu jest jeszcze niespodzianka. Natomiast jak sobie to pomnożymy, no to wychodzi na to, że Rosjanie uderzyli mając tylko 93, max 95 tysięcy w tych batalionowych grupach bojowych. A Ukraińcy rozwinęli sobie armię, która miała 320-350 tysięcy, więc tak, więc tu już wiesz, to takie, wiesz, Rosjanie sobie takie, wiesz, białe opaski z czerwoną gwiazdą zawiązali, krzyknęli banzai za Putinu i się rzucili, to wiesz, trochę tak wygląda. Słuchaj, ale Jarek, ale przecież to jest kapitalne, posłuchaj, bo
percepcja jest nasza taka, patrzymy na mapę, nad tą biedną Ukrainą wisi taki, wiesz, gigantyczny kolos w postaci Federacji Rosyjskiej. A to się okazuje, że to nie jest tak, że ta dysproporcja jest taka wielka. Ale czekaj, bo tu jest haczyk. Haczyk polega na tym, że Rosjanie mają... To są tak, te batalionowe grupy bojowe, to liczymy to, co weszło na Ukrainę, tak, w pierwszym rzucie. Czyli oni takimi siłami uderzyli i niestety zauważ, że tymi siłami osiągnęli bardzo duże powodzenie, no bo 2-3 doby podeszli na zachód od Kijowa. 3-4 doby, w zasadzie 4-5 podeszli na wschód od Kijowa i to dość blisko. No wyszli jednak przez ten Dniepr, no powodzenie operacji osiągnęli. Natomiast trzeba pamiętać tak, wokół Ukrainy jest mniej więcej 10 rosyjskich armii zgrupowanych albo grup armii i każda z nich personelu pomocniczego, czyli tak, znaczy może źle jest powiedziane, ale obrona przeciwlotnicza, artyleria, sztaby, zaopatrzenie, logistyka, szpitale polowe, wiesz, to wszystko, czego nie widzimy w tych wszystkich filmikach z Ukrainy, a co musi być, żeby armia funkcjonowała. Jedna taka armia, gdyby była użyta jako całość, powinna mieć, uwaga, 45 tysięcy pomocniczego personelu. 45 tysięcy. 10 armii, no 450 tysięcy, dodając to, co mamy na Ukrainie, no to dawałoby nam 550 tysięcy minimum, tak? Ponad półmilionową armię. I to jest znowu haczyk do haczyka. Niektóre armie to nie są armie, tylko grupy armii. W związku z powyższym coś miejscami się nazywa, że to jest któraś tam armia, ale to były tylko wydzielone komponenty, dlatego takie liczenie jest błędne. Ale robiąc długą historię krótką, w moich szacunkach Rosjanie do tej operacji zgromadzili między 330 a 350 tysięcy żołnierzy, z czego w polu walki na Ukrainie znalazło się około 95 do 100, czyli znowu uderzyli zdecydowanie za małymi siłami, żeby pokonać Ukraińców, ale jednak jakbyśmy patrzyli globalnie, to ten stosunek był 1:1 mniej więcej, co też jest kompletnym zaprzeczeniem rosyjskiej doktryny, ponieważ oni globalnie powinni mieć przynajmniej 2:1, tak? Czyli Ukraińcy wystawiają 350 tysięcy, no to Rosjanie powinni zmobilizować 700 tysięcy żołnierzy. Ale już widać, że jednak te siły są globalnie większe niż się wydawało, ale na polu walki są mniejsze niż się wydawało. Więc to jest kolejne takie, wiesz, zaskoczenie. Dobrze. Jarku, to co? Masz jeszcze jakieś wnioski? Mam dwa pytania na koniec. Znaczy wniosek jest taki z tego konfliktu na razie generalny. Oprócz szeregu innych, że znowu artyleria pokazuje się tutaj być królem pola walki. Znowu większość strat jest zadawanych ogniem artylerii, ale ta artyleria jest należycie wspierana, dowodzona. Ta artyleria ma środki rozpoznawcze w postaci dronów, w postaci systemów radioelektronicznej walki, w postaci operatorów sił specjalnych. No ewidentnie widać tutaj, że gros strat jest zadawanych ogniem artylerii, ale znowu, jeżeli sobie popatrzymy na udział sił pancerno-zmechanizowanych, na stosunek strat ukraińskich do rosyjskich, na wskroś konwencjonalny konflikt. To jest takie moje odczucie, ale chciałbym to po wojnie sobie, wiesz, zwalidować i ocenić, na ile to odczucie jest zgodne z tym, co będzie można wyszperać po zakończeniu konfliktu. Jasne, ale armaty i jeszcze raz armaty. To jest jeden z wniosków. I dwa pytania, które przygotowałem. Jedno jest bardzo bolesne i dotyka takiej sprawy, która jest trudna do właściwie rozmawiania o tym, bo ona zaprzecza trochę naszym takim wyobrażeniom o tej wojnie, ale w historii realnej mówimy o wszystkim. Mam na myśli to, o czym też tweetowałeś wczoraj, to znaczy filmik się pojawił, który pokazuje ukraińskich żołnierzy, którzy strzelają w kolana jeńcom wojennym rosyjskim, których gdzieś tam wzięli. Potem oni leżą tam, krwawią na jakimś betonie. Powiedz mi, Jak to skomentujesz? No ja po prostu uważam, że to w dwóch... Na razie komentarz jest taki, że wylano na mnie wiadro pomyj w ogóle za napisanie o tym, że ten film istnieje i że w moim odczuciu to pokazuje po prostu działalność jakichś tam sił proukraińskich. Natomiast ja przed tym, zanim napisałem tego posta na Twitterze, skonsultowałem to z kilkoma osobami, które mają doświadczenie bojowe, które są w stanie pewne rzeczy odróżnić. I trzeba pamiętać o tym, że całe nieporozumienie polega na tym, że dwie wersje tego filmiku funkcjonują. Jeden to są ostatnie sekundy tego właściwego filmu i gdyby był tylko ten film, to bym wzruszył ramionami i stwierdził, że to jest pewnie jakiś fake, nie? Że to wygląda jak kiepska ustawka. Mhm. Natomiast jeszcze też 3,5-minutowy film dostępny w sieci, na którym widać faktycznie pewne bardzo niepokojące rzeczy, czyli dwóch żołnierzy ma ewidentny szok z powodu upływu krwi, oni są we wstrząsie w ogóle z upływu krwi, już nie kojarzą pewnych rzeczy, oni są skatowani, część żołnierzy postrzelonych ma założone prawidłowo rosyjskie stazy taktyczne, czyli opaski uciskowe, żeby się nie wykrwawili. No albo to jest film, który powinien zostać natychmiast nominowany do Oscara w kilku kategoriach,
albo mamy niestety do czynienia z czymś, co można by określić jako, no może nie zbrodnia wojenna wprost, ale jednak no nie respektowanie praw jeńców wojennych, tak? I albo niestety należy się zastanowić, czy faktycznie nie doszło do złego traktowania jeńców. Natomiast to jeszcze jest pole do późniejszych wyjaśnień. W moim odczuciu ten film jest niestety prawidłowy, prawdziwy po prostu. Bo realny. Wiesz, są dwa aspekty tej sprawy. Pierwszy aspekt to jest oczywiście moralny, tak? Szczególnie naród polski jest bardzo uczulony na, znaczy nie, na, no, na od strony moralnej i dręczenie jeńców, ale też, przepraszam, tylko wiesz, po prostu to jest przysłowiowy w tym przypadku strzał w kolano nie tylko tych żołnierzy, ale sprawy ukraińskiej. I tutaj trzeba bardzo uważać, ponieważ faktycznie poszło dementi ze strony sztabu generalnego ukraińskiego, który stwierdził, że to jest rosyjska propaganda, no ale z drugiej strony co oni mają powiedzieć? Tak? Mówię, jeżeli chodzi o prawdziwość tego filmu, no pokazałem osobom, które są dużo mądrzejsze ode mnie i one też nie są pewne, czy przypadkiem nie mamy do czynienia z amatorską rejestracją prawdziwych zdarzeń. Natomiast trzeba pamiętać o jeszcze jednej rzeczy. Niestety tego typu traktowanie jeńców wojennych zdarzało się w każdej możliwej operacji, i w Iraku, i w Afganistanie, i w szeregu innych wojen. Jeżeli mamy do czynienia z jakimiś oddziałami samoobrony, a nie z armią kadrową, a to przecież były oddziały samoobrony ukraińskiej, tak naprawdę partyzanckie, niestety dochodzi do tego typu działań. Trzeba też pamiętać o tym, że trochę oliwy do ognia dolał fakt, że po pierwsze to byli artylerzyści pojmani przez Ukraińców albo żołnierze, którzy wskazywali artylerzystom cele do ostrzału. Kolejna sprawa jest jeszcze taka, że sam komunikat ukraiński sprzed kilku dni był edytowany, no głosił, bo pierwotna wersja tego komunikatu głosiła, że oni nie będą brać jeńców wśród artylerzystów rosyjskich, zaoszczędzili wywanie miast i wiosek. Oni potem bardzo szybko to wyedytowali, złagodzili, no ale pierwotny przekaz był taki no średnio dobry. Więc niezależnie od tego, że racja i prawda jest po stronie ukraińskiej, żeby to było jasne, że kibicuję Ukraińcom, uważam, że walczą, toczą wojnę sprawiedliwą, wojnę obronną, toczą wojnę w słusznej sprawie, myślę, że tego typu sytuacje, nawet jeżeli ta sytuacja jest majstersztykiem rosyjskiej propagandy, ale nie wydaje mi się, żeby taką była, to niestety tego typu sytuacje faktycznie będą się powtarzać i będą miały miejsce. No tak, ale wiesz, to po prostu wszyscy oczywiście kibicujemy Ukrainie, która walczy o wolność przeciwko rosyjskiej agresji, ale tego typu działania są niedopuszczalne. Mówiliśmy o moralnym wymiarze, mówiliśmy o tym, że to psuje po prostu wspaniały PR, bo Rosjanie na pewno to wykorzystają. Jest jeszcze trzeci aspekt, o którym nie mówiliśmy. Oni przecież w ten sposób wydali wyrok na wielu swoich kolegów, którzy dostaną się, ukraińscy żołnierze, do rosyjskiej niewoli. Rosyjscy żołnierze ten filmik widzieli, będą robili to samo, prawda? Ze schwytanymi jeńcami, nakręcająca się spirala okrucieństwa wobec jeńców. Wiesz, i tutaj, mam taki drobny problem z tym wszystkim, ponieważ trzeba pamiętać o tym, jak działały jednostki NKWD, śmierć NKGB. One działały często tak, że pod fałszywą flagą brutalnie i bestialsko mordowały na przykład polskie podziemie albo na przykład banderowców, ukraińskie podziemie UPA, i to były działania pod fałszywą flagą, czyli były tworzone małe oddziały, które tak naprawdę przebierały się za oddziały partyzanckie, w bestialski sposób mordowały, żeby sprowokować odwet. Rosjanie są w stanie zrobić tego typu rzeczy. Oni takie rzeczy robili w Czeczenii na przykład. Więc ja jeszcze dopuszczam, że to była tego typu inscenizacja. Natomiast no niestety najprostsze wyjaśnienie jest takie, że mamy do czynienia z tym, co widzimy, tak? Ale bardzo chcę się mylić i bardzo chcę, żeby to była po prostu jakaś dobrze zorganizowana akcja propagandowa rosyjska. Jarku, ostatnie pytanie. Kto wygra tę wojnę? Strategicznie Ukraińcy i Zachód już wygrał. To strategicznie, z punktu widzenia tego, jaki będzie finalny rezultat tej operacji, ponieważ Rosjanie nie będą w stanie kontynuować tej neoimperialnej osi odbudowy Związku Radzieckiego i to zostało na długi, długi czas, zostaną powstrzymani na długi czas, na pewno do końca dekady, może jeszcze dłużej. Armia rosyjska zostanie wykrwawiona, ale nie ze sprzętu, bo sprzęt można wyprodukować, sprzęt można zmobilizować. Rosjanie tracą to, co mieli najcenniejsze, czyli wyszkolone kadry, wyszkolonych ludzi, wyszkolonych oficerów. I oni w tych grupach, powiedzmy, personelu będą mieli największe problemy do załatania po wojnie. Oprócz tego trzeba też pamiętać, że morale w armii rosyjskiej na pewno nie będzie takie, jak było przed tą operacją. Więc to są rzeczy, które są moim zdaniem nieprzeliczalne na pociski, pancerze i sztuki sprzętu.
Więc pod względem strategicznym Zachód wygrywa, absolutnie wygrywa i tutaj Rosjanie będą bardzo brutalnie powstrzymani. Natomiast poczekałbym do końca konfliktu, żeby zobaczyć, jaka będzie ta cena pokoju, o której rozmawialiśmy, tak? Bo ta cena pokoju, bo teraz mamy wszyscy taki obraz, że wie, że Ukraina wygrywa, że zaraz wypchną Rosjan, że wygrają, że jeszcze chwilę, a ten konflikt będzie zakończony jednoznacznym, wielkim, wspaniałym zwycięstwem Ukraińców. Też bym tak chciał, żeby było jasne. Natomiast zobaczymy, jaka będzie cena pokoju przy stole rokowań, bo może się okazać, że cena pokoju będzie taka, że Ukraińcy być może zostaną częściowo zmuszeni przez Zachód do zaakceptowania pewnych ustępstw na rzecz Rosjan, tylko i wyłącznie po to, żeby zakończyć ten konflikt. Nie wiemy jeszcze, co się wydarzy. W moim odczuciu ten konflikt jeszcze potrwa kilka miesięcy. Jestem w tym wypadku pesymistą, ponieważ uważam, że Rosjanie w tej chwili przygotowują drugą część operacji i oni nie siądą do stołu rokowań, dopóki nie wyjaśni się ostatecznie sytuacja na tym południowo-wschodnim odcinku frontu. Tak, ale to tak z takiego trochę pesymistycznego punktu widzenia. Śledzimy, drodzy Państwo, to, co się dzieje. Bardzo Ci dziękuję. Moim gościem był Jarosław Wolski, ekspert niezależny. Dziękuję Piotrze, dziękuję Państwu. Drodzy Państwo, dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Dodatkowe pytania do Jarosława Wolskiego pewnie już dzisiaj wrzucimy na zamkniętą grupę dla naszych patronów i wspierających na Facebooku Historia Realna Społeczność. Drodzy Państwo, lajkujcie nasze filmy, komentujcie, subskrybujcie kanał, to jest bardzo ważne. Dzięki temu nie uciekają Wam żadne nasze filmy. Zachęcam też do obejrzenia wczorajszej premiery z rozmowy z Jakubem Politem o Japonii i w sporze rosyjsko-japońskim o Kurylę, drugi front Putina. I jeszcze jedna kluczowa sprawa. Dziękuję Państwu za wsparcie. Możecie nas wspierać na Patronite i na YouTubie. Działamy dzięki Wam i współpracujemy z Fundacją Zarys, która wysyła tiry z pomocą medyczną na Ukrainę, a więc super robota, wspierajcie Zarys. Piotr Zychowicz, Historia Realna.